Cześć, tu moja kolejna propozycja na Halloween. Tym razem to Bogini i Królowa Złota. To jest coś dla tych z Was, które na Halloween wolą wyglądać trochę bardziej seksownie niż straszyć swoim wyglądem. Zaczynamy od podkładu. Najlepiej wybrać troszeczkę ciemniejszy, żeby wydała się opalona skóra. Ja jestem na tyle opalona, że to jest akurat mój kolor cery na ten czas. Następnie, tak jak zawsze, przechodzimy do korektora pod oczy i też na czubek nosa, na dług kupidyna i troszeczkę pod brodę, żeby optycznie powiększyć nasze usta. Takim moim trikiem, który zawsze stosuję, jest odwrócenie później gąbeczki drugą stroną, w tą samą, którą nakładaliśmy podkład, i zblendowanie wszystkiego razem, żeby ładnie wyglądało. Pudrujemy wszystko transparentnym pudrem. Oczywiście trochę za dużo go nałożyłam, ale zaraz strzepiemy nadmiar i będzie ok. Żeby nadać troszeczkę koloru naszej skórze, dajemy bronzer w ciepłym odcieniu. Tym razem tutaj się nie boimy tego, bo chcemy wyglądać na opalone i to nam nie zaszkodzi. Przechodzimy do mojej ulubionej części, czyli do rozświetlacza. To jest pierwsza warstwa rozświetlacza, jaki dzisiaj nałożę, w bardzo złotym, żółtawym nawet odcieniu. Jeżeli macie dekolt, pamiętajcie też, żeby rozświetlacz nałożyć na kości, by to bardzo ładnie odbijało światło. No i przechodzimy do mojego ukochanego Sparkling Dusta, który, jak widać, daje nam takie glow. Nakładam go bardzo dużo i nawet się z tym nie szczypię, bo w tym looku chodzi o to, żeby nam się bardzo ładnie świeciła twarz, wręcz jakbyśmy były obsypane złotem. Szybko wypełniam brwi, robię to tak jak zawsze, więc Wy też róbcie to tak jak lubicie, czy grubo wypełnione brwi, czy cieniutko, to już zależy wyłącznie od Was. No i przechodzimy do oczu. Na początku oczywiście baza na powieki, żeby wszystko się pięknie trzymało, i potem zaczynamy nadrabiać sobie kształt oka. Robię to bardzo ciepłym, brązowym cieniem. Zaczynam od dolnej powieki, bo będę chciała wyciągać to oko jak najbardziej w koci kształt. I nie dopracowuję już tym brązowym cieniem środka powieki, tylko przez cały czas pracuję praktycznie na załamaniu i nawet dojeżdżam do wewnętrznego kącika oka. Pamiętajcie, że zasada im mniej, tym lepiej się sprawdza. Lepiej dać sobie mniej cienia na pędzelek i potem go budować, dokładać tego koloru, aniżeli zrobić sobie wielką plamę na samym początku. Więc tak też przez cały czas robię. Płaskim pędzelkiem nakładam złoty metaliczny cień na całą ruchomą powiekę, zostawiając oczywiście załamanie brązowe. Dojeżdżam też do kącika. Teraz dodaję troszeczkę zupełnie innego złotego cienia, żeby dodać jeszcze trójwymiarowości oku. I przyciemniamy zewnętrzny kącik ciemnym złotem wpadającym w brąz. I zaraz będziemy go oczywiście rozcierać przez cały czas w kocie oko. Teraz w wewnętrznym kąciku daję najjaśniejszy złoty cień w odcieniu brązowym. Zaczyna się praca, która wymaga wielkiej precyzji i jest bardzo trudna. Czyli czarna kreska, która nam bardzo zdefiniuje look, wyciągnie jeszcze bardziej, ponieważ dociągamy do wewnętrznego kącika i robimy mocny dziubek w zewnętrznym kąciku. Oczywiście tuszujemy rzęsy i opcjonalnie doklejamy sztuczne.
Na dolną linię wodną nakładam brązową kredkę, która sprawi, że całe oko będzie wydawało się bardzo dopracowane. Tuszujemy dolne rzęsy i look jest praktycznie gotowy, można go tak zostawić. Ale my go tak nie zostawimy, doklejamy sobie cekinki złote w wewnętrznym kąciku oka. W ten sposób, żeby otworzyły nam takie jeszcze bardziej wyciągnięte oko. Na ustach ląduje pomadka w odcieniu Nude, wpadająca w brzoskwinie. Całość wykańczam złotym błyszczykiem. No i będziemy przechodzili do tej fajnej części, czyli dodajemy złotko. Na twarzy używam kleju do rzęs, natomiast na reszcie ciała i włosach będę używała sprayu do włosów, ponieważ pracuje mi się tym szybciej i lepiej. Nie polecam pensety, bo wszystko się do niej klei, dlatego też rwałam sobie kawałeczki złotka palcami i nakładałam również palcami. Zaznaczam, że jest to praca bardzo pracochłonna i w pewnym momencie chciałam już się poddać, ale stwierdziłam, że jest mi żal. Muszę jeszcze wykombinować, jak mam przyczepić złotko do włosów, bo nie za bardzo chciało się trzymać, ale ogólnie look jest skończony. I to by było na tyle. Stylizacja jest skończona. Mam nadzieję, że Wam się podobało i Was troszeczkę zainspirowało. Jeżeli chcecie, zostawcie jakiś ślad po sobie. Komentarz, kciuk w górę czy subskrypcja. Będzie mi bardzo miło. Dziękuję bardzo za oglądanie. Do następnego. Pa!